Chcieliśmy bardzo panu marszałkowi podziękować i całemu zarządowi województwa za wczorajszą deklarację, bo okazało się, że nasza konferencja wywołała prawdziwe trzęsienie ziemi. Nagle się Facebook zasypał zdjęciami pana marszałka, innymi grafikami, które potwierdzają, że in vitro będzie. Bardzo nas to cieszy, to tylko dowodzi, że nasza aktywność i to, co mówiliśmy, jest po prostu potrzebne i że stowarzyszenia, które zwracają uwagę na takie rzeczy, wnoszą coś konkretnego do życia województwa. Bardzo nam miło, chociaż oczywiście spotykamy się też z Państwem, żeby zauważyć rzecz skądinąd smutną i trochę przeczącą słowom marszałka, czyli temu, że ten program in vitro to już rok temu był w budżecie. My mamy do czynienia najprawdopodobniej z rolowaniem pieniędzy tych samych. Przez rok w sprawie in vitro się nic nie wydarzyło, jeżeli uwierzyć wczorajszym deklaracjom, bo przecież taki sam zapis i potwierdzają to strony internetowe Urzędu Marszałkowskiego, które mogę zacytować, jak również slajdy, które pan marszałek umieszczał w zeszłorocznej prezentacji budżetu, to również jest dostępne na stronach internetowych, potwierdzają, że zapis 2 milionów na politykę wsparcia tego typu działań wpisany jest w budżecie. Przy czym oczywiście tu rodzą się konkretne pytania dotyczące, ile tych pieniędzy tak naprawdę będzie, bo jak słychać, jest to pojemny worek, który zawiera również inne działania, więc ile pieniędzy pójdzie na in vitro, no i kiedy rzeczywiście rodziny z Opolskiego będą mogły takie wsparcie otrzymać, bo rok minął, program in vitro funkcjonuje w Opolu, wprowadzaliśmy go i wiemy, że co najmniej parę miesięcy zajmie realnego wdrożenie w życie, bo trzeba mieć gotowy program, trzeba mieć opinię, a tej opinii Urząd Marszałkowski jeszcze nie ma, na tą opinię czeka się 2 miesiące. Potem trzeba przeprowadzić procedurę wyboru podmiotu, który będzie realizował w współpracy z zarządem województwa, z Urzędem Marszałkowskim ten program i dziesiątki innych rzeczy, więc ja myślę, że przed czerwcem i to jest taka optymistyczna wizja, nikt z Opolskiego nie doczeka się niestety tego wsparcia. Półtora roku po zapowiedziach marszałka, że mamy in vitro. No więc stąd nasze pytanie, co przez ten rok zrobiono, na co wydano te 2 miliony złotych, które były zapisane, a być może to jest wniosek, to są te same 2 miliony złotych, które po prostu roluje się z budżetu do budżetu. I w ten sposób my jesteśmy mamieni obietnicami, że to będzie. Bardzo zdecydowanie na naszą konferencję zareagowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, mówiąc, że pan marszałek, cytuję nieomalże dosłownie, wszystko przewidział i w projekcie budżetu na 2023 rok umieścił kwotę 2 milionów. Szanowni Państwo, ja sięgnąłem do wieloletniej prognozy finansowej. Umieszczono co prawda taki zapis, ale do roku 2024 i to już w roku ubiegłym, czyli obowiązujący dokument na 2022 rok zawierał taki zapis, ale mówiący o programu leczenia niepłodności, w tym leczenia onkologicznego. A zatem nasz wniosek o in vitro, podkreślam, jest jak najbardziej na miejscu, na czasie. A co więcej, nasz wniosek, nasz apel i rozmowa na ten temat wywołała bardzo wiele komentarzy, że tak powiem, w regionie. Ja chcę się z Państwem nimi podzielić, bardzo krótko. Ja się nie spodziewałem, że z powodu udziału we wczorajszej konferencji zostanę zasypany taką ilością pytań i wieloma ciepłymi słowami za podjętą inicjatywę. Ludzie pytają, nawiązując trochę do wypowiedzi mojego przedmówcy, ludzie pytają, gdzie można złożyć wniosek, kiedy. Jaka jest wartość dofinansowania? Jaki podmiot, czy z naszego województwa, czy z innego województwa, będzie tym podmiotem wiodącym w leczeniu metodą in vitro? To wszystko pokazuje nam, po pierwsze, że taki program na terenie województwa opolskiego jest naprawdę bardzo potrzebny, a po drugie, że nie do końca nasza inicjatywa ze strony Urzędu Marszałkowskiego została właściwie potraktowana. I wyjście i powiedzenie, my już to mamy w budżecie, zawracacie sobie głowy, jesteście spóźnieni. Nie, proszę Państwa, dokumenty, realne sprawdzenie tego, co jest, pokazuje, że metody in vitro, a tego dotyczył nasz apel, nie ma, prawdopodobnie będzie w przyszłym roku. Prawdopodobnie będzie w przyszłym roku. A zatem podtrzymujemy nasz apel do Zarządu Województwa, do radnych Sejmiku Województwa Opolskiego, aby przy projekcie budżetu, ciągle jeszcze projekcie, na serio potraktować możliwość uzyskania dofinansowania do tej metody.
My jako stowarzyszenie cieszymy się bardzo z tego, że jeszcze kilka dni temu nie było tak mocnych deklaracji najważniejszych tutaj urzędników Urzędu Marszałkowskiego, a od wczoraj one padają, widzimy je na grafikach, widzimy je we wszystkich wypowiedziach, więc tak naprawdę nasza konferencja jakby zdecydowanie dopięła ten ostatni guzik, że ten program będzie. Chcę powiedzieć jasno, że no, po pierwsze faktem jest, że potrzebna jest akredytacja komisji i dlatego w zeszłym roku pieniądze, które były zapisane nie w kwocie 2 milionów, jak podawano, ale w kwocie 1 000 000 złotych, nie mogły być zrealizowane. Komisja akredytacyjna, rządowa instytucja, chcę podkreślić, tłumaczyła się nam, że nie są w stanie przyjąć naszych wniosków i zrealizować naszych wniosków ze względu na sprawy związane z sytuacją po-covidową, ale też z powoływaniem ekspertów i rady naukowe. Tą ścieżkę, te tematy już przepracowaliśmy. Sesja budżetowa jest przed świętami, więc jeszcze przed świętami wspomniany wniosek do komisji akredytacyjnej będzie złożony.